pan redaktor Sławomir Jagodziński z naszego dziennika. Witamy bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam ojca, witam słuchaczy. Panie redaktorze, sprawa plakatów, które trafią do kościołów. Jak pan to ocenia? Na tych plakatach mają się znaleźć informacje dla ofiar przestępstw seksualnych, które doznały w kościele. I takie plakaty, które miałyby zostać wywieszone w gablotach przed każdym ośrodkiem kultu w Polsce, no dla mnie taki pomysł jest po prostu czymś niewiarygodnym. Sugeruje taka akcja, że właściwie w każdej polskiej parafii mamy przestępcę i jest to przestępca najczęściej w sutannie. Jeżeli nie, to może trzeba go poszukać. Jeżeli nie ma ofiar, to trzeba poszukać. Może tylko się nie zgłaszają, może są. No jest to prowokowanie po prostu całej sytuacji w taki sposób, żeby tylko i wyłącznie w kontekście Kościoła mówić o grzechach pedofilii. Bo no, samo sformułowanie, prawda, zranieni w Kościele. No ale no, właśnie taki duch Judasza, tak. to zranienie, czy to nie jest takie też tym samym uderzenie? Czy ci, którzy proponują coś takiego, do końca są świadomi tego, co się dzieje, jakie będą mogły tego być skutki? No bo z czym wiąże nam się Kościół, prawda? Z tym zranieniem, czy jakąś nieodpowiedzialnością takiego czy innego kapłana? Czy też jednak z tą misją, którą w nasze ręce złożył Jezus Chrystus? No właśnie, proszę ojca, jeżeli wśród 12 apostołów był jeden zdrajca, Judasz, to po jego zdradzie, czy apostołowie we wszystkich swoich listach, w całym swoim nauczaniu i orędziu zajmowali się tylko zdradą Judasza, czy głosili coś jeszcze? Jeżeli my teraz w Kościele mamy się tylko zajmować pedofilią na różne sposoby, a nie tym, żeby ludzi wychowywać i formować i do świętości, do przemieniania swojego życia według dekalogu, no to gdzie my jesteśmy? Przecież to właśnie droga do świętości jest najlepszym zabezpieczeniem tego, żeby żadnych grzechów nie było. Dzisiaj wszyscy się zajmujemy życiem doczesnym. Widzimy, żeby ochronić to życie i dobrze, bo to życie też nam dane jest jako czas, przez który mamy zasługiwać na niebo. Ale musimy też pamiętać o tym, że Kościół jest po to, żeby pokazywać ludziom, że jest życie wieczne. Jeżeli tego to przestanie robić, no to przestanie mieć sens istnienie takiej instytucji, która przestaje głosić to, co 11 apostołów i tylko będzie się zajmować tym jednym, który zdradził. Druga rzecz, którą chciałem podkreślić, to zranieni w Kościele. Samo to sformułowanie. No przecież Kościół nikogo nie krzywdzi. Kościół ma dekalog, Ewangelię, przykazania, błogosławieństwa. Więc każdy przestępca zdradził też Kościół. Oprócz tego, że skrzywdził swoją ofiarę, to też skrzywdził Kościół. No jak teraz można mówić zranieni w Kościele? Kościół jest też zraniony. A trzecia rzecz, środowiska, które stoją za tą akcją plakatowania kościołów, to jest warszawski KIK, to jest środowisko więzi miesięcznika. One wcześniej, rok temu, jak były profanacje przez środowiska LGBT obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, wpisywanie tęczy w aureole, no to te środowiska wystąpiły z oświadczeniem: tęcza nas nie obraża. Podczas gdy episkopat, podczas gdy Sanktuarium Jasnogórskie i miliony katolików w Polsce poczuli się urażeni. Te same środowiska też zasłynęły akcją plakatowania 10 polskich miast, wpisując się w kampanię przeciw homofobii: przekażmy sobie znak pokoju. Więc musimy widzieć te konteksty, bo żeby też dostrzec, o co w tym wszystkim chodzi. Mówimy cały czas o trosce ofiary pedofilii, ofiary, no ale te proporcje. Grzechy nielicznych, tak, służą do ataku na tysiące niewinnych oddanych służbie Bogu i ludziom księży. Skoro księża bądź zakonnicy stanowią jedynie 0,3, prawda,
Tak, 0,3 to trzeba podkreślić. Osądzonych, skazanych w Polsce osób za pedofilię. Czyli ponad 99% to są inne środowiska. Ale czy my dzisiaj widzimy akcję plakatowania innych instytucji, z których się ci zwyrodnialcy biorą? Nie widzimy. Nawet mamy ostatnią sprawę filmu tego pana Rutkowskiego, który ujawnia też różne rzeczy ze świata celebrytów, ale nie ma oburzenia. Jest oburzenie na to, że ktoś jak mógł coś takiego zrobić, tak? Tak, jak mógł zaatakować. Coś potrafił zrobić, więc widzimy, te dysproporcje są tak ogromne, a one tylko świadczą o tym, że w całej tej sprawie pedofilia stała się po prostu narzędziem walki z Kościołem, uderzenia w autorytet kapłanów, żeby ludzi po prostu zniechęcić do Pana Boga. No jest to jakaś odsłona tu walki wiary z niewiarą. Bo tu przede wszystkim chodzi o to, aby może uderzyć w Kościół. Też w magazynie, który zamieścił dziś nasz dziennik, Pan przytacza słowa Karola Wojtyły, który mówi: stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a antykościołem, Ewangelią a jej zaprzeczeniem, bo tutaj chociażby takie plakatowanie zranieni w Kościele, to też pytanie, czy tylko manipulacja, czy nie jakoś bardziej dalekosiężne działania. Jeżeli ktoś jest przestępcą, jeżeli ktoś popełnił grzech, popełnił zbrodnię, szczególnie jeszcze jeżeli ją popełnił wobec dziecka, powinien ponieść karę, to nie ulega wątpliwości. Tylko z drugiej strony musimy uważać. Jeżeli jest winny, powinien ponieść karę, ale jeżeli jest niewinny, to on już nawet jako niewinny jest skazany takim oskarżeniem w obecnej sytuacji. Dziękuję, panie redaktorze, za tą przestrogę, za ten artykuł. To zdumienie, myślę, że to też takie zdumienie powinno być w naszych sercach. Musimy się pytać, czemu to ma służyć. Musimy zadawać pytania, dlaczego takie czy inne działania i czy one są też uzasadnione, gdy nawet zważymy to, jeżeli chodzi o te procenty. Tak, prawda? Tak. To nie żebyśmy coś chcieli pod dywan zamieść, tylko w prawdzie stawać, tak, i tej prawdy bronić. Dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę ojca, szczęść Boże. Szczęść Boże. Naszym gościem był pan redaktor Sławomir Jagodziński z naszego dziennika.